Siema, z tej strony Norbert, a to jest kolejny gameplay na moim kanale z gry Revive Heroes. I dzisiaj pogadamy o tym, co zaszły, takie drobne zmiany zaszły. Otóż w dzień nagrywania tego komentarza, 2 września, serwery zostały powiększone o dodatkowe. Z Paryża, z Chicago, z USA, z Frankfurta, czyli no, z Niemiec, tak? No i w miarę można grać w tej Polsce, bo tam 80 pingu jest, więc to jest ok, więc to mi jak najbardziej wystarcza. Nie wiem jak innym. No i powiem wam szczerze, że dochodząc tak trochę do wniosku, ta gra ma parę bugów, jednak nie zwracajcie na to uwagi, bo one tak za bardzo nie będą wam się wchodzić. No może, bo na przykład nieraz nie ma hit pointów i po prostu albo gra zaliczy nam, że no zadaliśmy obrażenia człowiekowi, a raz będzie tak, no, że nie. Trochę to tak dziwnie i trochę trudniej zrobić właśnie roadkilla teraz, bo teraz dziwnie się jakoś właśnie postacie bagują się w samochody, przez co no, prawie się tego zrobić nie da, tak? Tutaj właśnie niby dzisiaj wyszedł update do gry, który umożliwia uruchomienie gry ponad 100 FPS, tak? Bo na początku to taki był ogranicznik tych FPS-ów do 100 i teraz prowadzili, znieśli ten ogranicznik ze 100 do nieskończoności, więc może wam pójść. Mi tam 20 czy tam prawie 50 FPS-ów więcej mam, czyli 150, więc to jest dobrze na maksymalnych wymaganiach graficznych. No to za bardzo takich dużych wymagań nie ma, bo nawet na chlebie może to pójść, bo nawet mój kolega kiedyś tam grał na ultra low, no to w ogóle na starych kompach, to powiem wam, że jeśli macie jakiś, no to okej. No. Ale jednak serwery no mają to do siebie, że nieraz lagują. Jak na przykład dzisiaj Kara był u mnie, przez tam kilka godzin siedział u mnie, to sobie graliśmy właśnie w tego BF-a. No i się wkurzał trochę na to, że te serwery lagują i ogólnie nasz internet, który mamy, to jest w ogóle beznadzieja. I cały czas nam przerywał. Przecież na przykład, kurde, jak miałem jakąś fajną szansę, czy on miał jakąś fajną szansę na fraga, no to oczywiście no, nie dało się tego zrobić, bo internet na przykład wywalał, nie? Ale to było tylko co 20 pół godziny może. No i tak się trochę też Kara wkurzał. Więc no. Ogólnie też się Polacy skarżą na ten ping, bo odkryłem, że to nie u mnie też taki wysoki ping jest. Tylko u wszystkich, bo wiecie, serwer nasz teraz jest postawiony w Chicago. A Chicago jest bardzo daleko, no a Niemcy są blisko, tak? Więc jeśli byś trafił na serwer z Germany, czyli że możesz się liczyć na to, że będziesz miał dobry ping. Ale w naszym przypadku to było tak, że dołączyliśmy jakiś serwer w Frankfurt, gdzie było 200 pingu i normalnie postacie nie chodziły, teleportowały się. Więc to było bardzo, bardzo dziwne. Dobra. I no, jeśli chcecie zagrać, no to oczywiście u Kaja znajdziecie, taki youtuber Kaja, znajdziecie właśnie poradę, jak się na taki serwer dostać. I w ogóle na te wszystkie serwery, jak się dostać, bo teraz niby robią taką łatkę do tego Battlefielda, że wprowadzą prawdopodobnie friend list, czyli że można będzie dołączać do poczekalni, gdzie jest nasz kolega, z czego się bardzo cieszymy z Karą, i jeszcze coś tam będą dawać. A nie,
No właśnie, dodali, znieśli ten ogranicznik FPS-u, więc Battlefield Heroes, Revive Heroes jest na bardzo dobrym szlaku co do tego. No jednak Karol tu też, że niektóre właśnie cheaty z tamtych czasów do Battlefield Heroes działają też na Revive Heroes, czyli że na przykład taki sobie cheater może sobie pobrać starsze, na starsze patche te cheaty, no i sobie może normalnie cheatować, nie? Znaczy można go zbanować, tak? I na przykład dzisiaj też zauważyliśmy, że koleś został zbanowany za to, że na przykład spamował, nie? Bo takie są też akcje. No i tak dzisiaj sobie podejrzewaliśmy jednego typa, no i na serio miał haksy, jednak nie wiem, czy jeszcze został zbanowany, ale mniejsza. Jak najbardziej polecam wam w tą grę zagrać. To nie jest taki placement, tylko że w tą grę bardzo, bardzo fajnie się gra, powiem wam. Pomimo pingu, pomimo tam kurde jakimś Polaczków, bo tam też słyszałem od Gary, że tam jakiś youtuber jak robił recenzję, podejrzewam Brodaty, to tam mówi, że to jest jeden taki minus, takie polskie community, które chroi się na serwerach po prostu, nie? Jak wejdziecie na jakikolwiek serwer, to możecie znaleźć normalnie Polaka. Ja nie mam nic do nas, nie? Bo to my jesteśmy Polacy, nie? Ale kurde, jakieś tam linki, tam wyzywanie też na czacie w ogóle, to nie ma w ogóle racji bytu, nie? No dobra, no to ja tutaj skończę może. Jeśli się podoba, no to oczywiście fajnie, napisz komentarz. No i cześć.